Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku z gry Rzym 2 Total War. No jak widzimy, handel z niewolnikami, skarbiec, czyli ten event, który mieliśmy poprzednim razem, zezwoliliśmy na handel. Może bym miał więcej, jakbym mu nie zezwolił na handel, ale czy to jest ważne, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tą armię do Srei cofnijmy, tą tutaj, naszą główną, pierwszy legion. Ej, straciłem konnicę? Kiedy ja tą konnicę straciłem? Automat. Raczej postawę obrona. No, nie wiem, czy znowu stracę konnicę, czy nie. No, ale najwyżej dorekrutujemy ją za chwilę. Jest mi to jak najbardziej oczywiście na rękę, żeby ich wypuścić. Zawsze to trochę hajsu dostaniemy. Okej, do Ostii zmierzamy. No i będziemy uzupełniali tutaj oddziały. Po prostu to jest istna masakra. Ej, oni mają takie białe skrzydełka na hełmie. Nie zauważyłem tego. Dobra. Okej, tych cofnęliśmy. Jak sobie tam siedzą, w cholerę gdzieś. Dobra, jak my to chcemy wszystko rozwinąć? Tu do ładu publicznego naturę potrzebuję. Tutaj, szczerze mówiąc, to z tym na razie się wstrzymam. Nie wiem, czy ci mi za chwilę wojny nie wypowiedzą. Trzeba też na nich bardzo, bardzo uważać. Tym bardziej, że to też jest dość taka sporawa nacja na północ od nas. Może wyślimy do nich jakiegoś polityka. Ty masz dużo gravitas, jak zginiesz, to będzie dobrze. Jak to się nazywa ten frakcja tutaj? Tarchuna? Matata? Chyba Tarchuna Matata. Dobra, do Tarchuna Matata wysyłamy. Oby przeżył. Zatrudni polityków. O, najmniej dla mnie jakiś. Bardzo mi to jest na rękę. I też bym wysłał może do jakiegoś takiego do Sabinów. Cokolwiek, żeby nam się coś dobrego wreszcie w ramach tej serii zaczęło dziać. No zdobyliśmy, już mamy to wszystko pod kontrolą. No naprawiamy te budynki, trochę z tym jeszcze zejdzie, więc trzeba tutaj też utrzymać te pozycje. A też nie można powiedzieć, że ja się tutaj czuję jakoś mega, mega swobodnie. Dobra, zwiększmy przychody. Tutaj w ten sposób, tutaj. W ten sposób będziemy rozstawiali wysłannika. Tutaj jesteśmy już na lekkim plusie, tu na lekkim plusie. No i zobaczymy, no jeżeli oni mi gdzieś tu będą atakowali, no to mam przefaktapane. Ewentualnie może jego wyślemy, żeby mi tutaj dalej szkolił wojsko. Żebyśmy jakieś lepsze... Ej! To jest praktycznie pusta osada ta duża. Może byśmy zaatakowali. I oblężyli. Z tym w armii to jest 6 tur oblężenia tylko. Można wziąć to pod uwagę. Ktoś nie jest rozwinięty, walić to naprawdę. Ty, dowódca armii? Do gravitas, do morale wszystkich oddziałów, do ładu publicznego, zbieranie oddziałów. Dobra, zasięg na mapie to jest dla mnie chyba najważniejsze. 1/5 do zasięgu na mapie to jest bardzo dużo. Więc sobie tutaj to rozstawmy. Tachuna Matata, spadajcie mi stąd, naprawdę. Wej jest jeszcze cały czas niszczony. Dobra, ci mi znowu płyną pod Ostię. Ci zmierzają w nasze miejsca. Kara do rozwoju technologii. Nie, no kuźwa. No i do śmierci! Ale triumf mamy. Triumf już widzieliście. O, najsilniejszy tej z drugiej frakcji umarł. Nie, albo i nie. To ten mój umarł! No nie, co za typek. Ten nie oszukał, a ten nieważne. Wszyscy, no i ci byli na plusie, już są na minusie, a ci są w ogóle już wkurzeni i w ogóle. Masakra, po prostu te akcje polityczne, nie wiem od czego to zależy. Nienawidzę w tej grze tego, że bardzo dużo mechanik nie jest po prostu opisanych. Serio, nienawidzę tego w tej grze. Sabinowie, no i będziemy na lekkim plusie. Misje dyplomatyczne w Sabinie, -20, jebane 5. Nie wiem, czy to mi wyjdzie na plus, czy na minus, zobaczymy. Bo tak to bym po prostu wiedział, czy przynajmniej cokolwiek robię w tej grze dobrze, a tak nie mam po prostu zielonego pojęcia. Tu jest fort, otoczony. Mamy tą naszą armię, boję się... Znaczy nie zaatakujemy tutaj, ale boję się, że po prostu jak ich na tutaj zaatakuje... Czy nie, to jest armia w forcie, no ciężko by mi to byłoby pokonać tak po prostu. Ale spróbujmy. Zwłaszcza przynajmniej z czym ja tutaj będę walczył. Ale to nie jest jakieś takie ciężkie, więc tu może automat stoczymy. Miejmy nadzieję, że gdzieś w okolicy pojawi się jeszcze armia jakaś inna, z którą byśmy mogli stoczyć tą bitwę. Chyba, że właśnie zapłacę karę typu... O, dużo jeńców możemy wypuścić wyjebiście. I cofnijmy się totalnie.
Albo jeżeli się nada, to może i też zwiększmy szybkość. Żeby tu być w tej prowincji, to przynajmniej się trochę podreperujemy, nie? W tej turze. Też trochę zwiększymy ład publiczny. Dobra, i mamy nasze główne miasto. Zdecydowanie do wysokości przychodu z umów handlowych, do handlu lokalnego. Ład publiczny to nie. Do wpływu kultury łacińskiej jak najbardziej na propsie. No i tu mam ten problem, że najchętniej bym to chyba zburzył ołtarz Jowisza. Tutaj postawimy im kloakę, czyli latryny, a ciebie bym po prostu cholero zburzył. Nie wiem, czy ja dostanę za to pieniądze, czy nie. I tutaj bym zrobił najchętniej do jedzenia albo ewentualnie rekrutowanie wojska. Tu bym po prostu to zburzył i postawił też kloakę. W tym momencie rozwój natury mamy dość niski. A tu potrzebuję piątki, żeby to rozwinąć. A to mogę jedynie jakkolwiek przyspieszyć, przedstawiając kloakę im, nie? Wiadomo, ludzie mają robić gdzie kupę, są szczęśliwsi i miasto mi się lepiej rozwija. Ale tu mam wrażenie, że w sumie już z takimi zarobkami mógłbym sobie pozwolić na dwie pełne armie. Tak naprawdę, to moglibyśmy nie, skompletować ze zwykłej tych, znaczy z miejscowi etruscy włócznicy. Czekajcie, ci są po 9,27. Patrzymy ceny. Nie no, są znacznie lepsi. No ale nie są lepsi od szermierzy czy tych rzymskich lekkich. No ale są takim pośrednim, no 30 golda tańsi są, nie? No to moglibyśmy, na pełną armię ich moglibyśmy sobie pozwolić, żeby dorekrutować jeszcze 9 oddziałów. Myślę, że to jest jak najbardziej możliwe. A z dwiema takimi armiami może byśmy byli w stanie zaatakować naszego tutaj wroga i się jakoś przebić. Kurde, ja nie chciałem od nich osady! Na cholerę mi ta osada! Noż mordę jeża! I wszystko burzymy! Nie no, kolejna osada do utrzymywania porządków, no gro! Znaczy w sumie to nawet dobrze, bo to pewnie relacje mi się z nimi jakoś fajnie polepszą. O, oni tu mają jeszcze miasto? Może jest niepokój za pokój niska. No to nie, może nie mają, to może tam mają tylko wojsko, nie wiem, cokolwiek. Mają wojnę też z Taras. Ci godni zaufania są. Umowa handlowa, cokolwiek. Pakt Unii Agresji. No serio, ja bym chciał z wami tutaj być w lepszych relacjach. Sabinowie. Zdradzieccy są. Jak to się mówi? Ej, ale to miasto dało mi w cholerę hajs. 400. Ho, to nie tak źle może. Może ja nie burzę tych, może nie powinien zburzyć tych budynków, czekajcie. Bo jeżeli to, co mi tutaj... Minus 8 za co mam? Za różnice kulturowe, podatki. 3 do żywności, możesz ulepszyć ten budynek, ulepszyć... Chyba, że jeden po prostu zburzę na początku i zobaczymy, co z tego będzie. Tak naprawdę. No tu już nam kultura rzymska jest rozwijana. Chyba, że może taki ten dodatek jest, że po prostu to tak powoli leci. Co to jest? Do edyktu, do autorytetu, do kosztów werbunku, do kosztów utrzymania wszystkich jednostek armii macierzystej. Dobra, to weź. Po chuj, ja to wziąłem! Ej, to akurat fajne. Może w takim razie może ciebie tutaj dam, a ciebie tu. Wymienię was miejscami. W sumie tej armii powinien wyłączyć takie szybkie chodzenie. Daliście mi osadę! Noż mordę jeża! I oni niby nie są zdradzieccy! Ja w życiu tego nie wygram. Ej, zobaczymy, no, coś spróbujemy ugrać, zadać im jakieś większe straty i wtedy zaatakować drugą armią. No, ale stracę balistę. Mamy też te. Oczywiście to byłoby wyjebiste, ale nie tutaj. No nic, no nic. To był taki podstęp po prostu. No, czekajcie, te ustawimy w środku. Bo tym najlepiej to by było mieć ręczne, chociaż... Nie wiem, gdzie oni mnie będą sterowali, albo tutaj będą mnie atakowali. Okej, okay, tak. Nie wiem, gdzie tutaj to za bardzo ustawić wszystko.
procarzy i tak dalej. Bo tego się chyba już potem przemieszczać nie da, nie? Z tego co pamiętam, ale chyba tu by się mogło tak obracać, nie? Też mówię, no za bardzo tego nie pamiętam wszystkiego. Też wolę mieć taką możliwość, żeby oni się musieli po prostu przebijać przez nas totalnie. Żeby po prostu płacili, wykrwawiali się i to bardzo tutaj przeciwko nam. Okej, okay. No i oczywiście plebs na sam początek, bo wiadomo, że on musi ginąć pierwszy. W formie falangi, no tam, gdzie będzie najciężej, tam ich wyślemy i tak samo was tutaj. Dobra, i teraz te wszystkie doły, kolczatki, kolce, zajmujące jazdy nadciągające z dowolnego kierunku. Dobra, wejdą. No, tego się nie opyla w ogóle robić w takim razie. Jeżeli tu będziemy atakowali, tu wyjebiście, tu wilczyk, w sumie tu wilczyk dołów w teorii nie powinienem mu zrobić, chyba nie mogę na takim placu zrobić. O, tu mogę natomiast. Tu widzę nawet. Nie wiem, czy wtedy po prostu atak komputera nie skupi mi się totalnie, tylko wyłącznie tutaj. Nie, te kurczatki. Zawsze to też jakieś tam złe rzeczy się wydarzą. No to nie mam gdzie tych kul za bardzo tu wykorzystać. No chyba, że tutaj w dół ulicy bym coś posyłał, ale... No to jest raczej takie, że to będzie mi po nic. Mogę sobie to rozstawić, ale... No i to już ostatni chyba punkt obrony. Naprawdę. Zobaczymy, jak to będzie. Look to your brothers in arms, men. They are your true shield. Stand. Enemy reinforcements approaching. Enemy will break and scatter. We will make them regret. Tak, dobrze pamiętam. Kurde, nie, czyli jednak nie będę mógł tak strzelać. No to trochę źle to rozstawiłem wszystko, trudno. No więc przyspieszmy, zobaczymy co z czym się tu nas będzie jadło. No, przeciwnicy już tak naciągnęli tą swoją kawalerią. No niestety mają dużo jednostek strzelających i to nas może tutaj bardzo zabolać. Zobaczymy jak to będzie. No ten skorpion też jest tak... No nie powiedziałbym, że dobrze. O, akurat kawalerię posłał. A nie rozstawiłem tego w końcu? Tych kolczatek tutaj? No nie, tak czy siak, no kawalerii poszedł tutaj we włóczników to się wbija, tak czy siak. Więc nie ma problemu z tym. Tym możemy, z tego co pamiętam, strzelać z automatu. Jup. To tu trochę daleko lata. Cholera, to byłoby chyba lepiej. Jej! Już na początku enemy general is dead. Kara do morale, wyjebiście. Ej, ja mam tu jeszcze wojsko. Lecicie mi tutaj. Ale oni mają taką przewagę, że ja i tak tego nie ruszę w żaden sposób. Italscy szermierze, okej. Our general is under attack. Serio? Zdobywają już tutaj punkt? Tutaj chcę troszeczkę poczekać. Nie, teraz swoich tu nie trafię. Kurwa, w swoich strzelam. Po prostu widzę jak to... No ale kurwa, no ten... Poziom jest taki dość chujowy tutaj, nie powiem. Dobra, tego nie ma sensu. No źle tego skorpiona postawiłem, bardzo źle. Double time, your orders.
pomocą. On też nie jest jakiś chyba za bardzo skuteczny, tak mi się wydaje. Kurka, to była jakaś taka balista zwyczajna. Może by było to lepsze. Ile tu mamy zabitych? Tym czterech swoich. Jej. Na plecy weszliśmy. No, jeżeli on będzie na tyle głupi komputer, żeby tu się dało go zamknąć tym, w tych ulicach, to byłoby wyjebiście, ale czy on będzie na tyle głupi, nie mam żadnego pojęcia. Spróbujmy gdzieś tu jeszcze postrzelać, nie wiem. Mogę albo tak daleko, no kurka, mógłbym w tamtych strzelać, ale gdyby to się obracało. A ten skorpion jest do dupy, powiem wam szczerze. Nie uwierzę to tak, że tego tak nie mogę. Przybliż prawym przyciskiem myszy. Ja, gincie. Czekajcie, tutaj trzeba ewidentnie rzucić teraz naszego tego wodza do ataku. Tylko, że po prostu z tej strony ich idą, nie? Dobra, tutaj też się bronimy. Jest bardzo ogólnie źle, ale... Kurka, mogłem tak tutaj ustawić, żeby to strzelało, coś ten deseń. Dobra, tutaj mamy jakiś taki kąt, że zawsze trochę przetrzebie tych oddziałów, które są. No bo tutaj... Kurwa, w swoich to nie. Iii, w kosmos, dobra, nieważne, nie było tematu. No Boże, czemu to się tak rusza? Page up, page down, co to robi? Przełączamy te. Ej, to może tym będzie jakoś lepiej tutaj celować. No w dupę, że nic się nie da celować, nieważne. Boże, jak to źle wygląda! Nie wiem, może tą zostawię już po prostu na sam koniec, żeby strzelać, jak już mi się tutaj linie przełamią, cokolwiek. Będę nachrzaniał tym po prostu totalnie. Może takie coś zrobię. Zresztą i tak w ogóle, jak widzicie, to ja tutaj tą lewą flankę tak troszeczkę... robię, żeby to krwawiło. No czekam, aż przyjdzie tutaj wszystko, żeby się... No, czy coś tutaj mi wyjdzie, to ja nie wiem, szczerze mówiąc, no bo cały czas tutaj nadchodzą te posiłki dodatkowe. Tutaj też już mnie atakują. Więc ludzie mi giną. No mówię, z dół zbocza, to tak za bardzo to tu nie działa. Procarze, no nie wiem, tutaj może na tych, niech strzelają w tych. Kurde, to mi wykańczają niestety te balisty też, kurde. Nie tak, szmato. Szkoda, że nie mogę mieć tak... Raz, czasem się tutaj tak, o, fajnie da to wszystko stargetować, ale po prostu milimetr ruszymy jest po ptukach. No. No już, w dupę jeża mam to gdzieś, dobra. Dobra, kolejnego generała im zabiłem, tyle dobrego w tym wszystkim na razie tylko. No to aż się prosi, żeby to zamknąć w tym wszystkim, serio.
Kurde, no zdobyłem jedną osadę, ale, ale stracę resztę. No, kurde mol. Nie mamy jak ich wypchnąć. No tu bym chętnie ich zaatakował, ale to co mówię, no kolejni łucznicy są znowu tutaj. No to jest po prostu masakra. Wiem, że jak się stąd ruszę, to mi zadadzą takie obrażenia w plecy, że to jest masakra. Nasze wojska się cofają. Co ty nie powiesz, kurde? A przez jak się przebijemy? No nic, może spróbujemy. Nie wiem, co z tymi będzie tutaj. Że ich pogonię czy coś. Nie wiem, czy to nie jest błąd w tym momencie, ale... Bo ci tutaj są jeszcze, kurde, dobra. Może niech wrócą w ten sposób. Nie no, chyba że się okaże, że mi tutaj stąd wszyscy zginą. No tutaj byłoby wyjebiście, jakby te balisty były, tylko że trzeba, musielibyśmy mieć jakieś wyższe położenie, ale jak to zrobić, nie mam zielonego pojęcia, gdzie tu miałbym to rozstawić. Gdyby to była normalna, to byśmy to dali radę bez problemu, bo byśmy pewnie przestrzeliwali przez to i byśmy taką rzeź tutaj urządzili. No, ale nie mamy takich. W ogóle nie wiem, czemu w ogóle to mamy. No ale jest Gites. Tego skorpiona. Dobra, no to zostaje mi chyba to tylko już wyłącznie przyspieszyć. W żaden sposób tego niestety nie uratuje tej sytuacji tutaj. Ciągają kolejne oddziały, oddzieliki. Chyba, że może jednak taki rush. Zobaczmy. No tutaj nie pójdziemy w żaden sposób. Tu już się też cofają. Tutaj to zaraz zacznę dosłownie napieprzać. Jak tylko przełamie mi tą obronę, to zaczniemy się jakoś tu napieprzać z nimi. I będę strzelał, dopóki będę mógł. Dalscy szermierze. A ci uciekają. No co za tchórze. Na miasto dopiero co zdobyliśmy. Serio. Jeszcze ta frakcja mi dała jakąś swoją po prostu... ten... serio. Dawno nie grałem tak trudnej kampanii. Nie wiem, może trzeba było pójść totalnie w jakąś jednostek czy coś takiego, nie wiem. Normalnie bym poszedł w te balisty, ale... Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ci już mają 200 zabitych, to też nie jest jakoś super dużo. Jeszcze generał mi... No dobra, to już jest przegrana. Ale! 2-1. Żeby nie było. Dobra, zaczynamy, moment. O kurwa. Nie, wszystko się wszędzie załamało. No to jest po ptokach. Zdecydowana porażka. Mam większe straty niż zadałem? Jak do dupy. A tu było 6000 na 3000 wojska? Kurde. No wej, nie wiem, czy jest naprawione, czy nie. Zobaczymy, jak to wszystko nam się tu zaraz potoczy. No wiem, że zaszczytna śmierć, co mam zrobić? Tamto miasto, które mi dali, już po prostu sobie odebrali. No super! Po prostu miało to sens wszystko. Aż myślałem, że mnie będzie stać na drugą armię, ale to jest do dupy to wszystko. Nie stać mnie. Oskarż publicznie. Zamieszki w stolicy. W twojej stolicy wybuchało... Dobra, zdusimy bunt. Romanizacja. Okej, cofamy. No i nie mam wyboru, no musimy uderzyć na tych tutaj. Bez dwóch zdań. Musimy też powołać kolejną armię. Luciuszów. Rutfuri, utwórz armię. No i mam dylemat, tych czy tych? Kurę, weźmy tych.
Boże, trzeba było odtworzyć armię, nie powoływać armii. Dobra, werbunek, idioto. Tak. W ten sposób. Tak. To automat i co? Mieszana postawa. I spróbujmy ich rozbić do końca w tym momencie. Mam strasznie duże straty na kawalerii, serio. Nie powinno być takich dużych strat na kawalerii. Powiem szczerze, to jest tylko chyba dzięki temu zarabiam cokolwiek. No, może tutaj weźmy, stwórz armię, w takim razie kolejną. I przywołaj tradycję, ale to też polityk, ród Lucjuszów, ród Fuli. Przywróć tradycję. Przywróć. No nie, może tutaj w to pójdziemy. Werbunek. Cofnijmy to i do miasta go wrzućmy, tak na wszelki wypadek, werbunek. Dobra, i tu możemy lecieć, ale jeżeli mam być szczery, to wolę się tu cofnąć. I spróbujemy Cisrę zaraz zaatakować. Nie wiem, może coś tutaj się to uda ugrać. No w sumie jedną armię zniszczyliśmy totalnie. Legio pierwszy Italica, serio. Co znowu mam tutaj zrobić? Jakość dla armii. Oh my god, ile tego jest? Weterani do rangi wszystkich werbowanych oddziałów. Do morale wszystkich oddziałów. Do premium charge dla wszystkich oddziałów. Do zasięgu ruchu na mapie kampanii. Gniew Romulusa. Co to jest tutaj? Nieugięta ciężka piechota. Ile? Jakbym miał ciężką piechotę. Mam ciężką piechotę? W ogóle gdzieś to jest napisane, czy to jest ciężka piechota? Czy to gdzieś jest napisane, że coś jest ciężką piechotą, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia, powiem wam szczerze. Nie wiem, jaki perk tutaj wybrać, więc możecie mi dać. Potem się zastanowię po prostu. W sumie już ten odcinek też był wystarczająco długi, plus dużo złego się wydarzyło, więc powiedzmy, że mam mentalnie i nie chcę mi się już myśleć. Dzięki wam się za oglądanie. No jak widzicie, jeden krok do przodu, trzy kroki w tył. Po prostu masakra totalna. Dzięki wam, do zobaczenia, pa pa.